Jeżeli chodzi o podróże w trakcie walentynek, czy w ogóle w tym okresie walentynkowym, akurat w tym roku tak nam fantastycznie wypadło, że jest to weekend, więc oczywiście tak, jest dodatkowa okazja. Coraz więcej ludzi decyduje się na podróż w tym okresie. I podróż taka, no oczywiście jest to nietypowy sposób i na pewno fantastyczna niespodzianka dla osoby, prawda, bliskiej. I są to zarówno takie krótkie podróże, dwu-, trzydniowe, wtedy najczęściej wybieramy jakieś miasta, jak i takie powiedzmy dłuższe podróże, akurat tak się składa, że to jest zima, więc fajnie jest wyjechać w jakieś ciepłe miejsce. Mamy taki top nasz europejski, gdzie podróżujemy w ciągu całego roku i te miejsca też bardzo chętnie odwiedzamy w trakcie walentynek, czyli tutaj mamy Paryż, Londyn, czy Rzym oczywiście. W tym roku także bardzo duże zainteresowanie widzimy, jeżeli chodzi o Barcelonę. Ale co ciekawe, Polacy stają się coraz bardziej otwarci, jeżeli chodzi o podróżowanie, również w tym okresie. Równie chętnie wybierają w tym roku na przykład Amsterdam czy Sztokholm. Oba miasta my możemy polecić jako takie miasta, które są naprawdę romantyczne, położone na kanałach. Dodatkowo Sztokholm to jest takie miejsce, które bardzo sprzyja tym, którzy lubią aktywny wypoczynek. Zresztą podobnie jak Amsterdam. Do Sztokholmu możemy wysłać naszą bliską osobę razem ze sobą, oczywiście na kajaki, do Amsterdamu pojechać, pojeździć na rowerze. Jeżeli chodzi o takie egzotyczne podróże, to przede wszystkim decydujemy się teraz na Wyspy Kanaryjskie, ale oprócz tego także na dalsze kierunki, z tym, że wtedy to są zazwyczaj podróże takie dwutygodniowe. I tutaj królowałaby nam zdecydowanie Tajlandia, Wietnam, Malezja czy Indonezja. Polacy coraz bardziej cenią sobie to, żeby mieć taką wolność podróżowania. To znaczy nie jechać na zorganizowaną wycieczkę i nie biegać po najpopularniejszych atrakcjach turystycznych, ale zorganizować sobie takie wyjazdy, które nazywają się teraz popularnie city breakami, tak? Czyli jedziemy gdzieś na 2-3 dni, bierzemy sobie tylko przelot i bierzemy sobie tylko hotel. Wychodzi nam to w sumie dosyć tanio, a robimy generalnie w tym czasie, co chcemy, tak? Czyli na przykład jedziemy sobie do Brukseli, no i zwiedzamy wszystkie fabryki czekolady, tak? Albo jedziemy do Paryża i zwiedzamy wszystkie popularne kabarety. No, jest to fantastyczny sposób do spędzania czasu we dwoje. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, ludzie próbują robić to w taki sposób, że korzystają z rozwiązań lotów składanych i wtedy lecą sobie na przykład przez Paryż, spędzają w tym Paryżu 3-4 godziny albo 6 godzin, czyli wychodzą sobie na obiad, lecą na zakupy, tam nie wiem, idą na rejs po Sekwanie, dopiero później lecą na Lazurowe Wybrzeże. Jeżeli chodzi o Lazurowe Wybrzeże, to przy wyborze właśnie takiej opcji typu Smart Connection, czyli loty składane, w tej chwili jest to koszt kilkuset złotych, tak? Bo tutaj dzięki temu właśnie, że lecimy przez ten Paryż, zaoszczędzamy tam sobie te 90. To jest jakaś opcja oczywiście na wypad także last minute. Jeżeli chodzi natomiast o taki weekend w mieście, to my byśmy mogli rekomendować w tym momencie Florencję przykładowo, oprócz tego Budapeszt albo Brugię, czyli Flandrię. To są takie miejsca, gdzie w tej chwili jeszcze za taki weekend możemy zapłacić tak powiedzmy 600-700 zł, a więc naprawdę rozsądne pieniądze, biorąc pod uwagę to, że to jest tak naprawdę ostatnia chwila na rezerwację. No a wiadomo, że ten okres walentynkowy to jest gorący okres w ogóle w hotelarstwie.